już od rana? Andrzej jest naszym DJ-em. Tak, on dzisiaj nam gra cały czas. Od rana. O, jakie piosenki, o kurczę. Też stare. No. Zauważcie, że mam aloesik i teraz będę starała się go obrać dobrze, jak najbardziej oszczędnie, żeby wykorzystać miąższ jako dodatek do pielęgnacji codziennej. Mam. To też było bardzo fajne, polecam. To był taki olejek naturalny. I teraz mam olejek zmieszany z aloesem. Bardzo fajna sprawa. Sam aloes był taki bardzo gęsty. Polecam z aloesu kosmetyki, ale te naturalne, zrobione przez siebie. Dzisiaj jest niedziela. Piękny dzień. Bladziutko. Słabo słońce świeci, a co? Nigdy nie ma czasu. D3, czyli mazidło do smarowania na chleb. Palma D3. No kochani, tak to wygląda. Andrzej jedzie później do pracy. O, jak czyściutko. No dobrze, czysto jest. I o to właśnie chodzi w życiu, żeby było czysto. Naprawiasz koleżance? No, projektuję. Tak? Ale mu dobrze. Dobrze ci, juniorek. Miło, zbierasz witaminkę D? Tak, zbierasz witaminkę D? Wyłączam, kochani. Do znowu szczeka. Że się robi coraz bardziej gorąco, to nie ma się ochoty na jedzenie. Tylko na picie i na lody. Plaża jest fajna, duża, ale żeby dotrzeć do zatoki, do wody, to trochę trzeba przejść. A tu zobacz, jak fajnie sobie zrobili. Taki namiot. W środku mają, zobacz, różne atrakcje. Zobaczcie, kochani, co tu się dzieje. Tutaj. Jest muzyka i grają na bębnach. Pamiętacie? To wszystko się dzieje w niedzielę. Kiedyś byłyśmy z Oliwką. To jest bardzo przyjemne. Warto zobaczyć. Ain't gonna lie, I kinda like the rush. Your mind was on fire. No eyes ever watched. Jeśli jesteście singlami, to warto tutaj przyjechać, bo tutaj bardzo dużo się dzieje pod tym względem, że zaczepiają się. Dużo też jest fajnych ludzi. Rozmawiają, tak, przyjaźni. Tak, tak. Z Ameryki, z różnych stron. Z tyłu tutaj Polacy. Z boku zaraz jakimś... Byliśmy z Węgrem, który mieszka... Tak, z Węgrem. Europy. I rozmawiał z nami. Dużo mężczyzn przystojnych i bardzo fajnych. O, dużo kobiet. Naprawdę. Zdrabne takie kobiety. Ładni ludzie, po prostu. Mężczyźni idą tam. Czy tacy przystojni, ale fajni? Takie opalone. Tam gdzieś poszedł się kąpać taki przyjemny pan. Tam też jakaś ładna dziewczyna. Tutaj też chłopak ładny. Ciężko znaleźć ładną kobietę i ładnego mężczyznę w Stanach, co nie ma?
Na przykład w sklepach, jak chodzimy. Takie są ładniejsze. Tak. Mama testuje wodę. Jaka jest woda? O, mówiłam, kochani, że są też zgrabne, piękne kobiety. A tutaj, słuchajcie, leży sobie pan na plaży. Złożył sobie ubranka. Tu gdzieś ma złożone ubranka. I leży. I leży sobie, zobaczcie, jak buddysta. Na piasku i się relaksuje. Chyba, że tam babeczka jaka fajna, starsza. Rozmawiałyśmy, mamo, prawda? Tak. I teraz z Polakami. A historia ludzi jest naprawdę z Zakopanego pochodzili, w Australii mieszkali, teraz mieszkają w Colorado i przyjechali jeszcze tutaj na urlop. I bywają tutaj bardzo często, no ale pytałam się o Colorado, mówili, że bardzo fajne. Podobnie, że zima wcale nie jest taka zła, bo jest słoneczna. W ogóle chciałabym kiedyś odwiedzić Colorado bardzo, z racji tego, że są tam piękne góry, wodospady, jeziora. Zupełnie inaczej niż tutaj, ale bardzo bym chciała pojechać. No ten pan mówił, że bardzo dużo turystów jest teraz, że jest zatrzęsienie ludzi, że wszystko jest drogie. Od momentu jak zalegalizowali marihuanę, tam wszyscy po prostu chcą mieszkać. Bardzo dużo ludzi przybywa do Colorado. Podobnież hotele są polskie. Tak, są. Tak, właśnie przez Polaków. Jeśli przyjedziecie do Colorado, to w hotelu można mówić po polsku, spokojnie się dogadać. Górale z Chicago, no, mają hotele w Colorado. Teraz mi się załączyło podróż do Colorado. Musisz tutaj okolice poznać, popływać łódką. Spokojnie, tutaj no, mieszkam, to zdążę. Tak pięknie, że no tak. Ale no naprawdę, Eliza, masz tu cudownie, no. Bo dlatego, że tak, naprawdę, każdy wolny dzień, tak. Jakaś tam popołudniowa godzina, jest tak piękna pogoda, że i plaży tak. Na każdym kroku, gdziekolwiek nie pójdziesz, plaża. Tak. Nie musisz jechać daleko, mieszkasz w turystycznej. Ale widać, że to ćwiczą już, wie? Tak, tak. No i siesta, prawda, mamo? Czy wypowiesz się dobrze na temat siesty? Siesta bardzo mi się podoba. W ogóle społeczeństwo mi się podoba. Przeciętna wieku różnie. I młodych się spotyka dużo, jest starszych ludzi. Ogólnie jest taka miła atmosfera. Kulturalnie się ludzie zachowują. Gdziekolwiek się nie jest, czy w restauracji, czy w sklepie. Przepuszczają. No jest ta forma grzecznościowa, niesamowicie na to zwracają uwagę. Jak robisz, nawet nagrywasz, nie? Tak. To ludzie stoją, zatrzymują się, żeby ci tylko nie przeszkodzić. Gdziekolwiek nawet, czy bierze się wózek. Tak. W sklepie to samo, jest taka sama sytuacja. Jeden drugiego z daleka od razu przepraszam, bo on przejedzie wózkiem, czy ten zatrzymują się ludzie. W Ameryce jest ta przestrzeń osobista, tak, że tak. Jednak ty masz swoją przestrzeń. Czy ty idziesz, to znaczy, że ty idziesz ze swoją przestrzenią osobistą na metr. Ty masz metr swojej przestrzeni osobistej i jak ktoś wchodzi na twoją przestrzeń, no to on ci mówi sorry, tak? Że ci weszłam to jest drogę. A tam, kochani, w oddali chciałam wam pokazać coś. Znowu po raz kolejny, tylko czy przedostaniemy się tutaj przez te wszystkie postacie. O! Widzicie, jak dziewczyna próbuje swoich sił, to widocznie nie jest takie łatwe, bo widzę, że dziewczyna ostro się namęczy. Chłopak jej pomaga, ma asystenta. O! Zadziałały. Słońce, bębny, woda, wszystko w jednym, piasek. Gimnastyka, dobra, na wszystko. Tak się kłócą.
Pan policjant nam zakurzył. No chciałam wam pokazać ten piaseczek z bliska. Dziękujemy wam za miło spędzony czas. Rytmy bębny. Tak, idziemy jeszcze na bębny. No i tak, i lecimy. Siema.